Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Bioshock Infinite. Dalej podążamy tropem prowadzącym do Emily. Witam. Okej, okay. Miałem nadzieję, że tak to się nie skończy. Może poużywajmy trochę innej broni. Skąd te wszystkie kruki? Czemu tu jest tyle jedzenia? Czemu to całe jedzenie jest popsute? O co tutaj chodzi? Dobra, wróćmy do drugiej sali. Przeszukajmy ciała. Zanim pójdziemy dalej. Alkohol daje ci zdrowie, ale odbiera sole. And when the angel Columbia gave unto the founders the tools to build a new Eden, they did so without hesitation. For 85 years they prepared the way of the Lord. But when the great apostate came, he brought war with him. And the fields of Eden were soaked with the blood of brothers. The only emancipation he had to offer was death. Oj, Comstock. Znowu oczernia nas za plecami, nazywając nas fałszywym prorokiem. Jedyne co przychodzi mi w tym momencie na myśl, to skąd on wiedział, że my przyjdziemy do jego miasta. Dobra, gdzie w tym momencie? To wiele wyjaśnia. No i co dalej? Nie mam pojęcia, kim jest ta grupa. Obrońcy rasy. Okej, czyli jakiegoś rodzaju Ku Klux Klan. Walczymy? Można się było tego spodziewać. Dobra, nie tylko i wyłącznie walka wręcz, ale też w okolicy czają się ludzie z bronią. Widzę cię. A teraz już nie. Dobra, gdzie jest ten Cox, który stał na środku? Na wszelki wypadek przeładujmy. Dobra, gdzie jesteście? Fuck, skąd? A, cześć. Z, aby celować przez muszkę, dzięki.
Czyżby to wszyscy, a gdzie koleś z trumną na plecach i... mnóstwem kruków? Na wszelki wypadek bądźmy gotowi. Infuzja zdrowia. Zdrowia, tarczy bądź soli. Wydaje mi się, że przyda nam się tarcza, która odnawia się sama. Feel better already. Kolejna walka? Czy tym razem spokojnie uda mi się przejść, nie zabijając nikogo? Wszędzie kruki i krew. As of this hour, he is considered wholly responsible for causing at least 8 God-fearing Colombians to meet their maker in heaven. He is considered brimming with danger and evil intent, and we implore you not to tempt ruination by facing him without aid of Colombia's finest. Now, back to the music. Okej, czyli zwalili na nas zabójstwo iluś tam Bogu ducha winnych przechodniów. Jakież to typowe. Witam. Czy opłaca mi się coś w tym momencie kupować? Czy w ogóle potrzebuję czegokolwiek? Amunicja do karabinu. Amunicja do pistoletu. Dobra, pełno. Może apteczki? Czy mogę kupować apteczki, które użyjemy później? Czy od razu muszę je używać, jeżeli jestem chory? Bądź ranny. Dobra, wydaje mi się, że muszę je używać od razu. Chodźmy dalej. Tak, zabierzmy wszystko. Oj, Comstock. Kolejne nagranie, tym razem... Sweet Mother of Colombia. Why do we worship three symbols in your memory? We worship the sword, so that we might avenge you. We worship the raven, so that we might cover the city with eyes. We worship the coffin, because it symbolizes the world of our faith. The fuck? Dobra, czy ktoś wytłumaczy mi, co właśnie się stało? Dobra, gdzie jesteś? Rozumiem, że musimy pokonać to coś z trumną na plecach. Łap! No dobra, trzymajmy się z dala od niego. Może trochę soli?
Dobra, łap. Dziękuję. What's this? Some new kind of vigor. That's a hell of a thing. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Dobra, wydaje mi się, że rozumiem, jak działa przyzywanie kruków. A działa bardzo skutecznie. Przeszukajmy ich ciała, weźmy normalną broń. Przeszukajmy ciebie. No i cóż, do przodu. Rozumiem, że ty się popsułeś. No dobra, zabawa z hakami jest całkiem niezła. Pytanie brzmi, czy ja idę w dobrym kierunku? Wydaje mi się, że tak. Znajdź gondolę na wyspę pomnika. Okej, rozumiem, że jesteśmy na jakiegoś rodzaju stacji, z której odjeżdżają gondole. Rozumiem też, że nie będę chciał tego załatwiać po cichu, po prostu wejdziemy i zrobimy totalną demolkę. Witam. Dobra, dobrą opcją byłoby przejęcie tej maszyny. Jest na to trochę za późno. Chociaż z drugiej strony. Gdybym tylko był w stanie ją zobaczyć. Chyba się udało. Fuck, okej, ruszyliśmy do przodu trochę zbyt szybko. Zdecydowanie zbyt szybko. Uspokójmy sytuację. Nawet o tym nie myśl. Boom! Ktoś jeszcze? Dobra, przeszukajmy ich ciała, może znajdę coś, co pomoże mi się uzdrowić. Jeszcze ktoś? Miałem nadzieję, że już wszyscy. Nie do końca o to chodziło. Dobra, przeszukajmy wszystko i wszystkich, przeładujmy. Jedną, jak i drugą broń.
Nie ukrywam, że w tym momencie moja amunicja nie jest na zaskakująco dużym poziomie. Okej, złoto, bądź srebro, bądź czymkolwiek są te monety. Ostatnie miejsce do przeszukania, następnie chyba będziemy wychodzić na zewnątrz. Ta ręka. Nie do końca wiem, co stało się z moim poprzednim wigorem. Rzucanie granatów było naprawdę fajną opcją. Dollar Bill i Veni Vidi Vigor. Okej, rozumiem, że możemy sobie wykupić nowy wigor za jedyne 1200 dolarów. Chyba podziękuję. Za to przydałyby się naboje. Oraz może apteczka. Dobra. Wydaje mi się, że jestem gotowy do dalszego zwiedzania. Słucham? Workmen should proceed to the island by means of the skyline. Skylines, huh? Those things them coppers came riding in on back by the lottery. Jakie wstęgi! Okay. That line heads to Monument Island. Dobra, celowanie podczas takiej podróży raczej odpada. Jakimś cudem udało mi się spaść w odpowiednie miejsce. Dobra, ktoś jeszcze? Dobra, czy wylądowałem w dobrym miejscu? Nie jestem o tym przekonany. Może kolejna infuzja tarczy? Okej, wzrasta zdrowie, spadają sole, nie róbmy tego nigdy więcej. Chodźmy dalej. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Wejście zdecydowanie z kopem. Kolejne nagranie proroka Kamstaka. A to co? Okej, rozumiem, że możemy podążać dalej. Nadal nie dojechaliśmy do stacji końcowej. Tam raczej nie chcemy się znaleźć. No i cóż, pełno amunicji, pełno zdrowia. Wydaje mi się, że następny przystanek może być już na stacji, do której podążamy. W związku z tym, wydaje mi się, że ja to sobie tutaj przerwę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!